Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj pogadamy sobie o Far Cry 5, pokażę wam także gameplay, to jest fragment gry, który był dostępny na targach, ale zacznijmy od takiego krótkiego wstępu fabularnego, żebyśmy dobrze poczuli klimat Far Cry'owej Montany. Zapraszam serdecznie. Jak to się zaczyna fabularnie, chociaż przypuszczam, że ten już trochę tą historię żeście poznali. Ten facet, który stał w środku kościoła, to był nasz główny przeciwnik. Gość, który dowodzi tym całym nieszczęśliwym kultem. Fragment, który widzicie teraz, to jest ten przygotowany przez Ubisoft na E3. To nie jest jeszcze ten gameplay, który chciałbym wam pokazać, ale wykorzystam sobie ten wstęp, żeby troszkę pogadać, a przy okazji, jeżeli ktoś nie widział, to też sobie obejrzy. Ja oczywiście będę przerywał trochę to, co się tutaj dzieje, swoim gadulstwem, tak żebyście poznali też trochę mechaniki, o której się dowiedziałem. Ta miła pani, która stała obok... O Jezu, drogi. Ta miła pani, która stała tutaj obok nas, to jest najemnik. Dosyć ważnym aspektem w tej grze jest to, że można prosić o pomoc. I mogą to być przyjaciele, których poznamy w trakcie rozgrywki. Mogą to być najemnicy. Można także zasięgnąć po pomoc psa, który... Właśnie w tym gameplayu, który będę wam pokazywał później, zobaczycie to dokładnie. Wcale bym się nie pogniewał, gdyby ten gameplay zrealizowali w 60 klatkach. No i tu się kończy taki wstęp gameplayowy i zaczyna się to, co zostało przygotowane przez deweloperów, czyli właśnie taki, to się nazywa gameplay trailer. Zobaczmy sobie to do końca, a potem jeszcze pogadamy dokładnie przy faktycznym gameplayu. No i ten poprzedni gameplay, o ile nie jest specjalnie informacyjny, jest o tyle dobry, że pokazuje nam wyraźnie to, w jaki sposób będzie się toczyła rozgrywka, jaki będzie system walki i ta końcówka wyraźnie to wskazuje. Teraz rzucimy sobie okiem na gameplay takiego trochę samotnego strzelca, gdzie tylko nasz bohater w towarzystwie psa próbuje wyzwolić tę osadę. I to, co mówiłem, jakby najemnicy... Przyjaciele, to wszystko można wykorzystywać w bardzo bezpośredni sposób, to znaczy wskazywać cele i liczyć na to, że nasi sojusznicy załatwią sprawę. Tak jest właśnie w przypadku psa, który, powiem z wielką radością, nie jest kompletnym idiotą, to znaczy dobrze wykonuje rozkazy i jakoś można go puścić samopas i wtedy sam podejmuje działania bojowe, kiedy się zacznie jakaś strzelanina i można mu wskazywać cele i on może działać po cichu. To jest cenna informacja, bo na przykład pies w Falloutie 4, to ja bardzo nie lubiłem towarzyszy w Falloutie 4 i takie miałem trochę obawy,
Ale deweloperzy Far Cry mają dosyć dobrze to wszystko już przerobione. Na przykład Far Cry Primal bardzo często korzystaliśmy z sojuszników, ze zwierząt i to wszystko działało całkiem sprawnie, więc to jest pocieszające. Pokazuję wam ten gameplay, po pierwsze, żeby zobaczyć jak działa pies, żebyście zobaczyli jak działa ten pies w akcji. Po drugie, by trochę zwrócić uwagę na mechanikę całej rozgrywki, która jest bardzo podobna do tego, z czym mieliśmy do czynienia w poprzednich Far Cryach. Jednych to może cieszyć, innych może niepokoić albo smucić. Tak czy inaczej, mamy jednego głównego przeciwnika, którym tutaj jest ten kapłan, w zasadzie przewodnik, przywódca sekty. No i mamy także obozy, które trzeba będzie wyzwalać. Tym razem obozy nie są takie zamknięte, tam nie ma jakichś ścian, które trzeba przekraczać i wchodzić do środka i walczyć. O proszę, pies załatwia sprawę po cichu, nie alarmujemy przeciwników, więc taki skradający się styl walki będzie wspierał. Ale to mówię, to nie jest tak, wybierając sobie psa, nie decydujemy o sposobie walki, bo można być agresywnym, ale można być też cichym przy jego użyciu, co mnie cieszy. Ale zatem mamy świat skonstruowany dokładnie tak, jak w przypadku pozostałych poprzednich Far Cryów. I jak mówię, ja przyznam szczerze, że kiedy usłyszałem o Montanie, kiedy usłyszałem o tym właściwie takim bardziej cywilizowanym świecie, to liczyłem na to, że fabuła będzie odrobinę bardziej zagmatwana, odrobinę bardziej skomplikowana, ponieważ Montana, jak mówię, cywilizowany świat i trudno sobie wyobrazić sytuację, w której grupka szaleńców wybiera sobie fragment Stanów Zjednoczonych i odcina go zupełnie od wpływów zewnętrznych. To jest takie trochę science fiction. No ale tak będziemy dokładnie mieli, tak to będzie wyglądało. Ja liczyłem na to, że cała sytuacja będzie wyglądała tak, że nasz szeryf, czy pani szeryf, w zależności od tego, jakiego bohatera sobie stworzymy, wie, że coś niedobrego dzieje się w Montanie, ale nie może podjąć oficjalnych działań, ponieważ wszyscy załatwiają sprawy po cichu, nikt nic nie mówi, ludzie się boją, więc ta sekta sobie swobodnie działa. Zatem ten szeryf podejmuje działania trochę niezgodne z prawem i w związku z tym nie może wezwać pomocy z zewnątrz. I taka fabuła byłaby dla mnie ciekawsza, ale jak mówię, Far Cry to najwyraźniej Far Cry i w tej kwestii nie będzie nic nowatorskiego, chociaż może jednak będzie. Może się przekonamy, że będzie to wyglądało trochę inaczej. To co jest ważne, ci przeciwnicy mogą wspierać swoich sojuszników. Jeżeli kogoś nie zabijemy, a tylko go powalimy, to za chwilę może się tam jakiś przyjaciel zjawić i pomóc. Więc trzeba będzie dokańczać walki. Miałem okazję też posłuchać, ja w zasadzie obejrzałem kilka gameplayów, zanim wybrałem ten konkretny. I jest mnóstwo sposobów, jeżeli chodzi o podejście do tej akcji. Można stanąć na tej wieży ciśnień, która jest po prawej stronie i można sobie z niej strzelać przy użyciu snajperki. Można, to było pokazane akurat wyraźnie w gameplayu dewelopera, można wziąć sobie snajpera, który będzie ostrzeliwał przeciwników, a samemu jakoś działać, a można wejść do akcji tak jak tutaj z psem i pozabijać przeciwników. No i tak to zatem wygląda. Po uwolnieniu tej osady wchodzą tutaj nasi sojusznicy, ściągają flagi tej przeciwnej frakcji i wszystko zaczyna wyglądać znowu tak jak w klasycznym Far Cry'u. Dostajemy placówkę, w której możemy działać, tu mogą się pojawić zadania, pojawiają się nasi sojusznicy, możemy tutaj wytwarzać broń i robić całą masę różnych rzeczy. Zatem to nie jest nic rewolucyjnego. Muszę powiedzieć, że niestety, jestem ciekaw waszej opinii, ale to nie jest tak, że ja się negatywnie nastawiam do Far Cry'a. Liczyłem na coś innego, dostaliśmy klasykę, może i dobrze, może i źle, zatem czekam na wasze opinie. Tak to wygląda bezpośrednio, jeszcze nie miałem oczywiście okazji pograć, może w niedalekiej przyszłości. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do zobaczenia przy następnej okazji. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się, hej hej! Children.